Nikodem Kemicer jest gościem Radia 5. Witam. Witam serdecznie pana redaktora oraz wszystkich słuchaczy Radia 5. Zapomniałem dodać schronisko Moner Markot oczywiście Wełku. Tak, dokładnie, panie redaktorze. I dziś będziemy rozmawiali na temat działalności schroniska. Na samym początku może podsumujmy zbiórkę żywności, która miała miejsce całkiem niedawno, między innymi właśnie w naszym mieście. No grudzień i koniec listopada i początek grudnia to jest czas, kiedy częściej się dzielimy różnymi rzeczami. I między innymi właśnie przygotowania do Wigilii, przygotowania do świąt i zbiórka żywności. Zbiórka żywności organizowana między innymi właśnie przez schronisko. Tak, panie redaktorze, ostatni weekend 29-30 listopada, czy to był piątek i sobota, mieliśmy okazję jako mieszkańcy całego kraju brać udział w zbiórce organizowanej przez Bank Żywności, w zbiórce której brało udział ponad 3000 sklepów, 50 tysięcy wolontariuszy. Wśród tych 30, 50 tysięcy wolontariuszy było 50 wolontariuszy w naszym mieście oraz 9 sklepów. I tutaj chleb nisko czoła. wszystkim darczyńcom, którzy wsparli nas w tej zbiórce. Udało nam się po raz kolejny zebrać niesamowitą ilość żywności, prawie 5 ton, jest to większa ilość jak w zeszłym roku. Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni i tak jak w latach ubiegłych w tym roku, oprócz tego, że ta żywność zostanie na potrzeby naszej placówki przygotowaliśmy ponad 300 paczek dla najbardziej potrzebujących rodzin z całego naszego powiatu ze wszystkich ośrodków pomocy społecznej dostaliśmy już informacje ile potrzebują takich paczek żywnościowych dla swoich podopiecznych i te paczki dzisiaj i jutro zostaną dostarczone do ośrodków pomocy społecznej na terenie całego powiatu łódzkiego i zostaną przekazane tym najbardziej potrzebującym mieszkańcom no to trzeba powiedzieć, że fajnie jest robić komuś radość i te paczki już trafią do potrzebujących. Ale oprócz tego, no to y, podopieczni i mieszkańcy domu przygotowują się do świąt, przygotowują się do wigilii. Waszą tradycją jest taka miejska Wigilia pod Gwiazdami, czyli zaproszenie wszystkich, którzy chcieliby przyjść właśnie do wspólnej wigilii. Tak, już po raz siódmy y, możemy się pochwalić taką już małą tradycją, że po raz siódmy na terenie naszego miasta. Będzie zorganizowana Ełcka Wiglia pod Gwiazdami. Zawsze jest ona organizowana w ostatnią niedzielę przed świętami Bożego Narodzenia. W tym roku to wypada 22 grudnia. E, ogromnie cieszę się, że już podczas rozmów, które były przeprowadzane z przedsiębiorcami i restauratorami z naszego miasta i regionu, e, niemalże wszyscy odpowiedzieli pozytywnie na naszą prośbę do wzięcia udziału w tej wigilii, w tym wydarzeniu, które już wpisało się na stałe w kalendarz wydarzeń naszych miejskich. I w tej wigili będziemy mieć nadzieję gościć wszystkich mieszkańców naszego miasta. No i najważniejsze to osoby, które będą najbardziej potrzebowały tego wsparcia, tej chwili, uwagi tylko skupionej na nich. Dlatego ogromnie cieszę się z, z takiego dużego zainteresowania wśród naszych restauratorów i przedsiębiorców i zapraszamy do Kolejne osoby do, do wsparcia tego naszego e, dzieła, tak żebyśmy mogli jeszcze w szerszym spektrum e, tym osobom, które do nas przyjdą tego 22 grudnia. E, Powiem tylko tyle, że to będzie to na skwerku koło placówki Monar na ulicy Kościuszki vis-a-vis -vis Galerii Handlowej. Czyli tam gdzieś przy zakręcie, tak? Dokładnie tak, tak jak jest nasza placówka na takim zakręcie dróg ulicy Dąbrowskiego i Kościuszki. Tam będzie już po raz kolejny organizowana Eucka Wigilia pod gwiazdami, na którą serdecznie już dzisiaj zapraszam wszystkich mieszkańców naszego miasta i regionu, żebyśmy mogli wspólnie świętować. Pomimo różnic kulturowych, różnic poglądowych, ale również różnych statutów materialnych, abyśmy mogli się poch pochylić i porozmawiać ponad wszystkimi podziałami. To będzie takie spotkanie. Oprócz tego, że można będzie porozmawiać, oprócz tego, że można będzie nie czuć się samotnie, to na stołach to, jak Pan mówił, że duże zainteresowanie przedsiębiorców także nie będzie tak, że będą paluszki, chipsy i woda. Nie, już dzisiaj wiemy o tym, że będzie postny bigos, będzie barszcz, będzie pieczywo, będą ciasta, będą jakieś łakocie. Mamy nadzieję również na Mikołaja, który będzie wręczał drobne podarunki wszystkim uczestnikom tego wydarzenia. Powiem szczerze, już nie mogę się doczekać, kiedy się spotkam po raz kolejny ze wszystkimi tymi osobami, z którymi się spotykam na co dzień, a tu takim specjalnym, przy takim specjalnie przygotowanym stole. Także Wigilia pod gwiazdami to już siódma Wigilia, 22 grudnia. Zapraszamy wszystkich, którzy by chcieli uczestniczyć w tym spotkaniu, a powiedzmy może jeszcze o projektach, które są realizowane, bo placówka to oprócz tego, że, że zapewnia. Osobom schronienie, to również prowadzicie takie programy, które pomagają wyjść z bezdomności, wyjść na prostą. Tak, placówka w ciągu swoich 17 lat e, funkcjonowania dojrzała już do tego, e, aby nie tylko zapewniać schronienie osobom bezdomnym i wyżywienie, ale również wsparcie e, pomagające na usamodzielnieniu się na podjęciu działań, które będą zmierzały e, do tego, żeby te osoby. Z, e, Przestały mieć taki przed, przedrostek osoby bezdomnej, żeby były samodzielne. No i nieskromnie powiem, że odnotowujemy już od jakiegoś czasu sukcesy, mniejsze, większe, chociażby nawet w miesiącu październiku, jeden z naszych chyba najlepszych miesięcy, jak do tej pory, funkcjonowania placówki, gdzie samodzielniły się aż cztery osoby, z czego jesteśmy ogromnie dumni i cieszymy się, że, że jesteśmy w stanie w tak wspaniały sposób pomagać tym ludziom. Nie tylko, tak jak powiedziałem, zapewnienie usług i wyżywienia, ale również tym, żeby stanęły te osoby na nogi. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wsparcie e, miasta Ełku, gdzie e, mamy zapewnioną gotowość do przyjęcia osób bezdomnych przez cały rok. E, w ramach tego e, projektu zatrudniony jest... E, pracownik socjalny, są zatrudnieni specjaliści z dziedziny leczenia terapii uzależnień, psychiatra, który no dzisiaj już jest takim ekskluzywnym zawodem medycznym, którego trzeba bardzo długo czekać, no i te osoby bezdomne no niestety często potrzebują tej szybkiej diagnozy, żeby można było im efektywnie pomagać. Należy również tutaj nadmienić o wsparciu z budżetu wojewody warmińsko-mazurskiego, dzięki któremu mogliśmy jeszcze bardziej poszerzyć to spektrum fachowców, którzy pracują w naszej... Placówce, gdzie możemy mówić o psychologu, który też udziela ogromnego wsparcia, czy o asystencie osoby bezdomnej, gdzie ta osoba jest spełnia zadanie osoby, która asystuje przy różnych prozaicznych dla nas może działaniach, ale dla osób bezdomnych mogą być to ogromne wyzwania, chociażby nawet nabycie świadczeń emerytalnych, które no, potrafi nastręczać bardzo wielu problemów. Bo to chyba przy usamodzielnieniu to największy problem to jest zmiana takiej mentalności, takiego podejścia. Tej osoby, nad którą pracujemy, że jednak da się, że jednak potrafię, że jednak sama nad sobą potrafię zapanować i potrafię wrócić do tego społeczeństwa. Dokładnie, tak. To jest budowanie relacji, tak jak jest to w społecznościach terapeutycznych, które prowadził, które zapoczątkował w naszym kraju, świętej pamięci Marek Kotański. I my właśnie taką społecznością terapeutyczną pracujemy, gdzie budujemy relacje i powtarzamy tym osobom, już tak może oklepane, że wszystko można, jeżeli się bardzo chce. I to przynosi efekty. Tak bardzo może małoobrazowo o tym powiedziałem, ale tak to właśnie mniej więcej wygląda żeby oni chcieli. To jeżeli już mówimy o osobach bezdomnych, jeżeli już mówimy o tym, w jaki sposób im pomagać, to musimy zwrócić uwagę na to, że no zbliża się trudny czas dla osób bezdomnych. Zima idzie, a często takie osoby no cóż, koczują w różnych miejscach. Warto zwrócić uwagę, czy gdzieś w okolicach nie ma takiej osoby bezdomnej, bo, to jest śmiertelne niebezpieczeństwo dla takich osób. Bardzo dobrze pan redaktor o tym wspomniał. Cieszę się ogromnie, że świadomość naszych mieszkańców naszego regionu, ale również całego kraju jest tak ogromna, że nawet w ostatnim tygodniu dotarła do nas informacja za pośrednictwem chociażby Radia 5, gdzie, do, gdzie zatroskana mieszkanka naszego miasta zadzwoniła na służby porządkowe, poinformowała, że E, na ławce e, leży mężczyzna, który może szukać schronienia, służby podjęły interwencję. Co prawda była to osoba nieszczęśliwa, ale należy pamiętać o tym, że pomimo nawet czasami tego stanu upojenia dalej mamy do czynienia z drugim człowiekiem i to jest jakby temat nadrzędny, także ogromnie cieszę się, że te wszystkie apele kierowane od nas jako instytucji pomocowych, ale również za pośrednictwem mediów tak fajnie przynoszą efekty, że coraz rzadziej słyszymy informacje napływające czy, czy, czy z naszego regionu, czy z kraju, o no, mało sympatycznej sytuacji, kiedy e, dokonywane jest odkrycie e, człowieka, który no, na skutek negatywnej e, pogody e, pożegnał się ze swoim życiem. Także tutaj ogromny apel po raz kolejny do wszystkich słuchaczy, żebyśmy nie byli obojętni, żebyśmy zawsze reagowali. E, ten jeden telefon naprawdę może uratować komuś życie. E, a nawet y, więcej, powiem może czasami odmienić jego życie, bo ta osoba wtedy wie, że ktoś o niej myśli, ktoś jest zatroskany i, i nie zostawiona samemu sobie. Także naprawdę apeluję do Państwa o to, żeby nigdy nie pozostawić obojętnym, nawet najmniejsze podejrzenie tego, że może być na jakimś pustostanie jakaś osoba bezdomna, w jakimś miejscu trudno dostępnym, może ktoś przebywać. Zawsze kontakt, czy to ze służbami porządkowymi, czy z naszą placówką, za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji. Jesteśmy w internecie, jesteśmy na Facebooku i tam też do nas te informacje docierają o, o osobach bezdomnych. Nigdy takiej informacji nie bagatelizujemy. Podejmujemy natychmiastowe działania, czy to na klatkach schodowych, czy w piwnicach, czy na pustostanach, czy na ławce w parku. Nigdy taki sygnał nie jest zostawiony bez echa. No i zaznaczamy to. Nie jest donosicielstwo, to jest ratowanie życia, dzwonimy na policję, dzwonimy na Straż Miejską. Możemy skontaktować się również ze schroniskiem i poinformować, bo to również ważne, żebyście wiedzieli, gdzie takie osoby. Wy wiecie, wy macie to środowisko rozpracowane, wy wiecie mniej więcej, gdzie takie osoby przebywają, ale coraz to nowe pustostany się pojawiają, coraz to nowe miejsca, takie atrakcyjne dla osób bezdomnych się pojawiały w mieście i te osoby mogą się tak schować, że do końca nie wiadomo. I to zależy od społeczeństwa wtedy. Dokładnie tak, dlatego też zachęcam do kontaktowania się nawet z naszą placówką. Bo często, kiedy jadą służby porządkowe, umundurowane, no to mogą wzbudzać różne odczucia o od tych osób bezdomnych. My, jak podejmujemy takie działania, to zawsze jedziemy nieoznakowanym samochodem, nie mamy żadnych emblematów na, na ubraniach. I zachęcamy tą osobę, rozmawiamy, mamy odpowiednie wykształcenie, odpowiednią wiedzę, jak z taką osobą, jak taką osobę zachęcić do próby zmiany swojego sposobu życia dotychczasowego. I tutaj też nie ukrywam z, z różnym efektem, ale często odnosimy taki sukces, że te osoby jednak decydują się do tego, żeby zmienić swoje dotychczasowe życie, spróbować tego życia jeszcze raz zawalczyć o swoją przyszłość, zacząć od placówki dla, dla osób bez dachu nad głową. I później stanąć na nogi, z czego jestem ogromnie rad, że, że, że tak rzadko już mówimy o tych osobach zamarzających, że, że tak często mówimy o tym o zgłoszeniach i o tym, że możemy tym osobom faktycznie i fizycznie pomagać. A nie jest to tak, że osoba nikodema, kamicera i, i wolontariusza oraz pracownicy domu to są znani w środowisku bezdomnych i oni mają do was zaufanie i wiedzą, że jak... Wy przyjedziecie, to nie jest resort siłowy, jakim jest policja, jakim jest Straż Miejska, tylko po prostu to są osoby, które są powołane, żeby pomóc. Oczywiście policjanci też są po to, żeby pomóc, ale no inaczej są bezdo przez bezdomnych odbierani policjanci, a chyba inaczej wy. No dokładnie tak, jak pan redaktor zauważył, my staramy się zawsze zbudować relacje, nikt o nie zmuszać. Staramy się w sposób psychologiczny podejść do człowieka ze zrozumieniem, bo E, dzisiaj trzeba pamiętać, że osoba bezdomna e, ewoluowała bezdomność. Dzisiaj bezdomność to nie jest kwestia tylko braku dachu nad głową czy braku pracy. E, to jest często kwestia. E, uzależnienia, problemów różnego typu, od problemów natury psychicznej po problemy zdrowotne, gdzie ta osoba jest wykluczana, wyjazdów za granicę i powrotów po wielu latach, gdzie tak naprawdę te osoby nie mają do końca do czego wracać, wyjścia z zakładów karnych, depresji, były też takie przypadki, gdzie osoby w ciągu miesiąca czasu zapadały na depresję i... Wtedy zaczęło się ich jakiś życiowy dramat. Dlatego tak ważne jest to, żeby jak najbardziej dawać ludzką twarz tej pomocy, zapominać o tych instytucjach porządkowych, które cieszę się, że są i tak często z nimi współpracujemy. Ta współpraca jest bardzo dobrze się układa, ale staramy się nadać temu taki wymiar właśnie ludzki, gdzie, gdzie te osoby są dla nas priorytetem, żeby te osoby wesprzeć. W, Podstawie zmiany swojego dotychczasowego życia. Także nie bądźmy obojętni, informujmy służbę o tym, gdzie są bezdomni. No, i patrzmy dookoła siebie na innych ludzi. Dziękuję bardzo za rozmowę. To ja bardzo dziękuję tutaj całej redakcji Radia 5 za to, że ten problem nigdy nie jest bagatelizowany, często o tym jest wspominane. Oraz dziękuję wszystkim mieszkańcom za dotychczasowe wsparcie naszej placówki, jak i również te uwagi, które do nas docierają odnośnie osób bezdomnych czy pomocy jakiejkolwiek. Także możecie Państwo na nas zawsze liczyć, i wiemy o tym, że w drugą stronę to również działa. Korzystając z okazji, również pewnie już nie będziemy się słyszeć. Chciałem życzyć Państwu zdrowych, wesołych świąt, Pozbawionych jakichkolwiek trosk oraz udanego przyszłego 2020 roku. Dziękujemy za te życzenia, ale jeszcze się, mam nadzieję, spotkamy w tym roku. Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.